Audioteka przedstawia Eliza Piotrowska Ciocia Jadzia i przylądek dobrej nadziei Czyta autorka Książkę tę dedykuję Wiolce Za taniec życia i śmierci Dominice za przylądek i nadzieję bohaterom książki za ich historię Waliska Ciocia Jadzia jest siostrą mojego tatusia. Nie wiem jak jednocześnie można być siostrą i ciocią, ale chyba można. W każdym razie Cioci jadzi się udaje. Ciocia jadzia jest taka duża, że nie wiadomo, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy. Trochę jak deszczowa chmura, tylko że deszczowej chmury można się przestraszyć, a Cioci jadzi nie, bo zawsze jest zadowolona i uśmiechnięta. Ciocia jadzia wspięła się na palce i zajrzała do Pawlacza. Pawlacz to taki sejf, w którym jest wszystko oprócz pieniędzy. Można się do niego dostać bez kodu, tylko trzeba mieć drabinę. Ale ciocia jest taka wysoka, że radzi sobie i bez drabiny. Zresztą bez pieniędzy też. Jest! ucieszyła się ciocia na widok walizki. Ciociu, dokąd ty jedziesz? Zmartwiłam się. To się chyba nazywa przylądek dobrej nadziei. Ciocia spojrzała na mnie nieprzytomnym wzrokiem. Czekaj, czekaj, muszę się skupić, żebym niczego nie zapomniała. Zrobiło mi się przykro, że ciocia nawet nie zapytała, czy też chcę tam pojechać. A z drugiej strony był jeszcze rok szkolny i mamusia nigdy by się na to nie zgodziła. Postanowiłam, że nie będę się dąsać i pomogę cioci przy pakowaniu. Czy tam jest ciepło – Przypomniałam sobie naszą wyprawę do Rio. Tam dopiero zrobi się ciepło. W każdym razie taki mam plan, powiedziała Ciocia, jakby to od niej zależała pogoda na świecie. No to trzeba spakować lekkie rzeczy i sandały. A jeszcze strój kąpielowy. Powiedziałam, jak prawdziwa ekspertka odpakowania. Ciocia zamiast mnie pochwalić, skrzywiła się. E, nie, szkoda zapychać walizkę. Potrzebne są planszówki, farby, pędzle, guziki, wstążki, kolorowy filc, projektor. Ciociu, z kim ty tam jedziesz? Ta wyprawa coraz mniej mi się podobała. No i prawie bym zapomniała, ciocia klepnęła się w czoło, jeszcze przenośny teatrzyk. Tego było już za wiele. Ciocia najwyraźniej coś przede mną ukrywała. Ciociu, ty lepiej spakuj szczoteczkę do zębów i czyste majtki, powiedziałam urażona. O, to akurat nie jest mi potrzebne. Za to teatrzyk bardzo. Ciocia nawet się nie zawstydziła. W takim razie nic tu po mnie. Odburknęłam. Ciocia? Nareszcie oprzytomniała A tobie, co, Zosia? Jesteś zła? przytuliła mnie. Wybacz, ale dziś zaczynam nową pracę i. Na tym przylądku? Tak daleko? byłam przerażona. Piętnaście minut rowerem poinformowała ciocia jakby nigdy nic. A to nie jest w Afryce? zakręciło mi się w głowie. Nie, to jest szpital. Będę pracować na oddziale dziecięcym. I tak właśnie jest z Ciocią Jadzią. Zanim człowiek dowie się, że nie chodzi o dalekie przygody, to już je przeżył. Identyfikator. Ciocia Jadzia jest siostrą mojego tatusia. Nie wiem, jak jednocześnie można być siostrą i Ciocią. Ale chyba można. W każdym razie Cioci jadzi się udaje. Ciocia jadzia jest taka duża, że nie wiadomo, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy. Trochę jak deszczowa chmura, tylko że deszczowej chmury można się przestraszyć, a Cioci jadzi nie, bo zawsze jest zadowolona i uśmiechnięta. A identyfikator gdzie? zapytał groźnie portier. Najprawdopodobniej w domu odpowiedziała ciocia po namyśle ale wiem, w którym miejscu rozpromieniła się. Na stoliku przy drzwiach tam, gdzie zostawia się wszystko to, o czym nie można zapomnieć wyjaśniła spokojnie. Pani sobie żarty stroi oburzył się portier ależ ja mówię całkiem poważnie ciocia nic nie rozumiała. Czy pani jest rodzicem? Nie, jestem wolontariuszką. Poproszę dowód. Proszę bardzo! Ciocia otworzyła walizkę. Warcaby, bierki, farby, wstążki, guziki. Jak pan widzi, mam na to mnóstwo dowodów. Dowód osobisty! Wycedził portier przez zęby. Osobisty? Też mam, odpowiedziała ciocia z godnością. Ale osobiście za nim nie przepadam. Zrobili mi bardzo brzydkie zdjęcie. Portier wziął dowód, usiadł za biurkiem i podniósł słuchawkę. Halo? Wiesław Zasada, portiernia. Mam tu... Obrzucił ciocię Jadzie wzrokiem jak pomidorami. Wolontariuszkę dokończył. Po czym ściszył głos. Jest jakaś dziwna. Możecie zweryfikować jej dane? Dobrze, rozumiem. Czyli mogę wpuścić. No widzi pan, ucieszyła się ciocia. Po co być od razu takim podejrzliwym? Ja uwierzyłam, że jest pan portierem, choć wygląda pan bardziej jak zamyśliła się, jak konduktor. Pr proszę iść za tą panią, wymamrotał zbity stropu portier. To mama jednego z pacjentów. Jesteśmy powiedziała mama Antka, wskazując szklane drzwi z napisem Onkologia oddział dziecięcy. Zrobiła głęboki wdech i drżącą ręką nacisnęła dzwonek. Antoś, jest tu pierwszy dzień powiedziała cicho. Tak jak ja powiedziała radośnie ciocia, a chwilę potem ugryzła się w język ale było już za późno. Przecież pani jest zdrowa, oburzyła się mama antka. Było jej smutno, że ma chorego synka, i nie rozumiała, jak inni mogą być weseli. Do drzwi podeszła duża pani w białym fartuchu. To oddziałowa. Mama antka zaczęła nerwowo mrugać oczami. Ona jest większa ode mnie! Ciocia Jadzia była zaskoczona. I to niemile. Oddziałowa otworzyła drzwi i dała znak ręką, żeby wejść. Wzrok Cioci Jadzi znalazł się na wysokości jej rozłożystej piersi, do której przyczepiony był identyfikator z napisem: Aldona Figiel. I to dodało Cioci otuchy. Jak pani się ładnie nazywa! Ucieszyła się. Oddziałowa spojrzała na nią podejrzliwie w dodatku z góry a do tego ciocia Jadzia nie była przyzwyczajona bo bo ja się nazywam pieluszka jadzia pieluszka zaczęła się tłumaczyć zapraszam do gabinetu to był bezpłatny fragment po więcej zapraszamy do aplikacji audioteki